Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. Oczywiście cały czas trwa nasz program, trwa poranek z programem Polska na Dzień Dobry i już teraz kolejny gość, profesor Marcin Szewczak, europeista katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Profesorze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie profesorze, bardzo niepokojące informacje docierają do nas z Brukseli. Gazeta Polska codziennie dotarła do informacji, że Polska może zostać zalana imigrantami i nie chodzi tutaj o kilka tysięcy osób, bo takie były zapowiedzi, ale o kilkaset tysięcy osób. I tutaj zacytuję to, co Państwo widzą na okładce. To miałby być tak zwany mechanizm wyrównawczy do pakietu migracyjnego, który zakłada, że państwa broniące się do tej pory przed przymusowymi kwotami nielegalnych migrantów będą musiały w najbliższym czasie przyjąć więcej przybyszów spoza Unii niż Niemcy, czy też Francja albo i Włochy. I tutaj właśnie teraz trwa próba ponownego połączenia się z naszym gościem, a Państwo widzą właśnie stronę piątą Gazety Polskiej codziennie. I ta strona piąta i ten artykuł, to wszystko, co dzieje się wokół paktu migracyjnego, określany jest mianem skandalu. Za karę zafundują nam mechanizm wyrównawczy. Tak czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. Dzisiaj też rozmawialiśmy z Janem Przemyłskim, autorem tego artykułu. I tutaj pojawia się niestety niebezpieczeństwo. Początkowo mówiliśmy o wiośnie tego roku, że na wiosnę te pierwsze kwoty migrantów miały by trafić między innymi do Polski, ale okazuje się, że wcale nie, że to może nastąpić znacznie szybciej i że już na przełomie stycznia i lutego, przymusowe kwoty migrantów mogą trafić do Polski. I niestety, tak jak mówiłam, nie kilka tysięcy osób, ale kilkaset tysięcy osób, tyle osób miałoby trafić do Polski. I mamy tutaj też w tym artykule różnego rodzaju wypowiedzi, między innymi europoseł Prawa i Sprawiedliwości pani Jadwiga Wiśniewska mówi o tym, że nie rozwiąże to problemów związanych z nielegalnym przekraczaniem granic, a jej skutkiem będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków. Czyli mamy tutaj kwestię bezpieczeństwa, ale też wielu komentatorów wskazuje na to, że tak naprawdę może być to zachęta do przyjazdu nie tylko do Polski, ale także oczywiście do innych krajów. Jeżeli osoby, które do tej pory nie dotarły do Europy, dowiedzą się, że ten mechanizm jest tak łatwy, że osoby są relokowane do poszczególnych krajów, to tak naprawdę to może być gaszenie pożaru benzyną. Takie właśnie komentarze pojawiają się. Halo, halo, czy już mamy połączenie? Dzień dobry, mamy. Dzień dobry, niestety. No ale tak to jest właśnie w programach na żywo. Drobne kłopoty techniczne. To ja może przypomnę, że z nami jest profesor Marcin Szewczak, europeista katolicki Uniwersytet Lubelski. Panie profesorze, właśnie pana zdaniem, na ile to zagrożenie jest realne? Ja już naszym widzom przytoczyłam tę kwestię. To, że do Polski trafi nie kilka tysięcy, a kilkaset tysięcy w ramach tak zwanego mechanizmu wyrównawczego. To już nie rozmawiamy o tym, czy to jest realne, tylko kiedy to nastąpi, ponieważ jeżeli spojrzymy z jednej strony na podejście Unii Europejskiej, która przed wyborami w Polsce złagodziła swoje stanowisko co do rozwiązywania kwestii właśnie nielegalnej imigracji, czyli długo oczekiwała, aż można powiedzieć na zakończenie tej prezydencji hiszpańskiej, żeby wprowadzić te rozwiązania już po wyborach w Polsce, a z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, jakie oczekiwania są wobec właśnie tej kwestii dotyczącej nielegalnych imigrantów przez państwa takie jak Francja czy Niemcy, które jeżeli przypomnimy sobie sprzed dwóch dni wydarzenia z nocy sylwestrowej, to co dzieje się w tych państwach, no w sposób jednoznaczny pokazuje, że jest duża grupa osób, które w żaden sposób nie są w stanie funkcjonować w tych państwach i one zostaną rozlokowane właśnie wśród tych państw Europy Środkowo-Wschodniej, które wcześniej nie przyjmowały nielegalnych imigrantów. Proszę zwrócić uwagę, że już nie ma w ogóle mowy o tym, że Polska i inne państwa z Europy Środkowo-Wschodniej przyjęły miliony uchodźców z Ukrainy. To wszystko jeszcze rok temu pojawiało się na agendzie europejskiej. Dzisiaj już tego nie ma. Wręcz przeciwnie,
politycy europejscy wskazują na rozróżnienie, że to są uchodźcy wojenni, a nielegalni imigranci to jest całkiem inna grupa, którą należy po prostu zagospodarować w Unii Europejskiej. To porozumienie, które zostało podpisane przed świętami Bożego Narodzenia, w żaden sposób nie reguluje kwestii związanych z tym, aby ci nielegalni imigranci nie przedostawali się na terytorium Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, jest to porozumienie, które tylko i wyłącznie dotyczy tego, aby te osoby były właśnie za pomocą tego mechanizmu rozlokowane w różnych państwach europejskich, zwłaszcza oczywiście w tych państwach, które wcześniej od 2015 roku nie przyjmowały tych imigrantów, a z drugiej strony następuje również pewne poluzowanie, jeżeli chodzi o ubieganie się o status azylanta, ponieważ tak naprawdę takie osoby, które znajdą się już na terytorium Polski, one zostaną przypisane do tego, że w tej Polsce mogą już się znajdować. Nawet później, jeżeli one będą wędrowały po całej Europie, tak naprawdę będą przypisane do Polski. I to rodzi ogromne zagrożenie nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa nas jako Polaków, ale również i bezpieczeństwa państwa, ponieważ to uderza w państwo, które jest na dzień dzisiejszy jedynym gwarantem bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO i wschodniej granicy Unii Europejskiej. Panie profesorze, czy to porozumienie w sprawie paktu migracyjnego zakłada, kto do nas przyjedzie? Bo ja myślę, że to jest właśnie najważniejsza kwestia z punktu widzenia nas Polaków, z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. Czy decydować będzie na przykład kraj pochodzenia, czy może praca? Bo przecież tyle mówi się na temat braku pracownika, braku rąk do pracy, czy to mniej wykształconych, czy to bardziej wykształconych. Gdyby tak było, to nie byłby to nawet duży problem dla Polski, ponieważ my z uwagi na sytuację demograficzną potrzebujemy rąk do pracy i bardzo dużo wykwalifikowanych osób z różnych państw świata już dzisiaj w Polsce pracuje, ale są to osoby, które są sprawdzone, które otrzymują wizę pracowniczą w naszym kraju. I gdyby można było decydować, jakie osoby z jakim wykształceniem, w jakim profilu zawodowym mogą znaleźć się w naszym kraju, to myślę, że tutaj Polska na pewno by na tym skorzystała. Mhm. Ale niestety, rozumiem, panie profesorze, że tych zapisów nie ma, tak? Kwestii tej właśnie decyzji. Nie. Czy na przykład, nie wiem, miałby być to lekarz z Afganistanu? Nie, przede wszystkim są dwie regulacje wpisane w to porozumienie. Pierwsza taka, że decyzję o tym będzie podejmowała Komisja Europejska, a druga taka, że na dzień dzisiejszy są to rzeczy utajnione. Podobno pod właśnie takim zabezpieczeniem, aby ci imigranci, którzy chcieliby się dostać do Europy, żeby nie dowiedzieli się, do jakiego państwa, ewentualnie w jakich liczbach mogą być relokowani, tak aby nie była to dla nich zachęta. Ale tak naprawdę chodzi o to, aby właśnie w tajemnicy przed stolicami, przed państwami członkowskimi dokonywać tych podziałów, bo trudno tutaj nie ulec takiemu przekonaniu, że te decyzje będą zapadały tylko i wyłącznie w Brukseli. One nie będą już dotyczyły krajów, w których dzisiaj mamy problem z nielegalną imigracją, dlatego że jedną z takich naczelnych zasad, która była połączona i przyświecała temu porozumieniu, było to, aby właśnie dokonać wsparcia dla państw, które dzisiaj borykają się z nielegalną imigracją. Więc no właśnie, panie profesorze, pan powiedział tutaj o wsparciu, ale w poprzedniej wypowiedzi powiedział pan o błędzie, że tak naprawdę widzimy, że ta polityka migracyjna osiągnęła fiasko, że to był błąd. No, tych problemów tak naprawdę jest mnóstwo. No, nie mamy teraz czasu antenowego, aby je wszystkie wymieniać, ale co to oznacza, że tak naprawdę teraz kraje Unii Europejskiej, takie jak Francja czy też Niemcy, o których tyle się mówione, chcą tak naprawdę podzielić się tym błędem, oddać nam ten błąd? Tak, dokładnie. Chcą oddać część, można powiedzieć znaczną część, nadwyżkę osób. Oczywiście w tej grupie, które przez te prawie 10 lat od 2015 roku dostawały się do Francji czy też Niemiec, są osoby, które faktycznie znalazły pracę, które odnalazły się na tamtejszych rynkach pracy i które, no można powiedzieć, wypełniły tą niszę, ponieważ te państwa również borykają się z problemem demograficznym i szukają rąk do pracy. Ale znaczna większość tych osób, szacuje się, że jest to ponad 80%, w żaden sposób nie wtopiła się w ten system, można powiedzieć, rynku pracy w tych państwach. Wręcz przeciwnie, opierają się i żyją tylko i wyłącznie z opieki społecznej. Do tego dokonując różnego rodzaju awantur, zagrażając bezpieczeństwu i porządku publicznemu. I właśnie teraz chodzi o to,
aby ta grupa osób w sposób, no, można powiedzieć, dość radykalny, ale i szybki została relokowana do innych państw, które wcześniej nie miały problemu. Czyli ta fałszywa solidarność, o której tyle mówi Bruksela, polega na tym, żeby wszystkie państwa Unii Europejskiej dzieliły się tak naprawdę problemami, które zostały stworzone w 2015 roku przez Angelę Merkel. To jest zakłamanie rzeczywistości, które tak naprawdę doprowadzi do rozszczelnienia systemu bezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. I jeżeli spojrzymy dzisiaj na to wszystko, jak reaguje Władimir Putin, jak stosuje wojnę hybrydową, chociażby na granicy fińsko-rosyjskiej, to możemy sobie tylko wyobrazić, że tego typu działania to jest tak naprawdę woda na młyn dla Putina, który doskonale zdaje sobie sprawę, że im dłużej będzie przeciągał wojnę na Ukrainie, tym bardziej Europa sama od środka będzie mu w tym wszystkim pomagała. I tego typu decyzje na pewno nie będą przyspieszały zakończenia jego działań na Ukrainie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To był profesor Marcin Szewczak, europeista, katolicki, Uniwersytet Lubelski. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Drodzy Państwo, warto też wspomnieć o tym, że właśnie ten temat, o którym mówimy, czyli porozumienie w sprawie paktu migracyjnego, zostało zawarte w ten sam dzień, kiedy w Polsce odbył się zamach na media publiczne. Oczywiście my cały czas Państwa informujemy o tej sprawie. Przypominamy też, że w całym kraju trwają protesty, trwają manifestacje w obronie mediów publicznych i teraz na ekranach Państwa telewizorów jest mapa Polski, gdzie te protesty się odbywają. I tutaj właśnie Warszawa codziennie o godzinie 20. Warto też podkreślić, że 11 stycznia pod Sejmem o godzinie 16 odbędzie się manifestacja w obronie polskich mediów, ale nie tylko, także manifestacja przeciwko temu zalewowi imigrantów, także Bydgoszcz, Łódź, Częstochowa czy też Kraków. Tutaj widzą Państwo mapę tych manifestacji. Warto też wspomnieć, że prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu noworocznym również wspomniał o sytuacji w polskich mediach. Zobaczmy teraz fragment tej wypowiedzi. W ostatnich dniach koalicja rządowa, próbując przejąć media publiczne, złamała te zasady. Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 roku doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych. Wyłączono sygnał telewizyjny niektórych kanałów, a programy informacyjne przestały nadawać. Wreszcie postawiono Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową w stan likwidacji. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć. Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Zawsze byłem i jestem na taką dyskusję dotyczącą zmian prawnych otwarty. Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji. A z taką sytuacją mamy obecnie niestety do czynienia.